Witam was ponownie ze strony Halawander i teraz na początku, czemu nie ma kamerki? Złożyły się na to dwa powody. Po pierwsze, jestem naprawdę chory mocno i po prostu nie jestem do oglądania w takim stanie. Autentycznie po prostu bardziej by to przeszkadzało, jak pomagało. A drugi powód, na balkonie u mnie w mieszkaniu są roboty. Remont jest balkonów i jest głośno, a mikrofon nie odbiera tak głośności tych wszystkich rzeczy poza, tak naprawdę, pokojem, jak kamera, która by stała przy oknie zaraz. Dlatego niestety musi nam wystarczyć tylko... Znaczy musi wam wystarczyć, mnie to niepotrzebny mój wygląd do szczęścia. O, jesteśmy tutaj. Mamy wejść wyżej czy niżej? To jest zamknięte, prawda? Wracamy do gry, tak, uciekaliśmy przed doktorem Traegerem. Czy źle pisało mi się w dzienniku? Nie. Co czymś to? Zakład dla... Wcześniejsze, chodzi mi. Tak, pod działalność charytatywnej, pod pozorem, tak mówiłem wcześniej, że rozpoczęli cały środek badawczy, został otwarty. Właśnie zasięg telefoniczny ginie. Długą listą ukrytych dochodów z racji prowadzonej działalności charytatywnej, ale to ukryta jest, nie? Cokolwiek powiem, to będzie coś wielkiego. Wszedłem do środka. Ja wam czy zrobię to tak właśnie, tak klik, klik. Żebyście sobie zobaczyli, zastopowali, bo ja to wszystko wiem. Wielki skurwysyn. Okej, nieważne. Dalej chyba już było po polsku. Panie, mam 5 baterii. O kurde, nie wygląda to zachęcająco zbytnio. Nie chciałem wejść jeszcze. Czekaj. Miles, właśnie, no. Miles? Miles? Miles! Can you hear me, buddy? Nic? Upadł deszcz. Czyli ciekawie. Gdzie jestem? Swoją drogą? Czy mam się tutaj czego obawiać? Ksiądz! Czy się mylę? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Teraz chcę się spotkać ze mną na zewnątrz, a wcześniej mnie zamknął tutaj. O kurwa. Aparat. Wow. Wow. Coś tam mogłem zrobić? To jakieś obrzędy chyba, jakieś kultystyczne, dobrze mówię? Jakieś zdjęcia założycieli prawdopodobnie. A, to w tą stronę, się otwiera. Kamerka mi cały czas wyciągniętą. Co coś miał? O, jest tu dziennik, właśnie, wiedziałem, że coś tu może być. Panie Walsh, proszę przyjąć natychmiastową rezygnację sanitariusza 531920 Davida Anna Purney i skierować go do Mountain Massive jako pacjenta, aby wyleczyć jego urojenia prześladowcze. Leczenie powinno być kontynuowane aż do czasu jego śmierci. Dzięki, stary. Wszystko tak profesjonalnie na początku zabrzmiało, nie? A potem... Dzięki, stary! Dzięki, spoko. Będziemy go leczyć, spoko. Chcesz zabić go jeszcze tak gratis, nie? Aha, okej. Okay. Dobra. Jakim ja cudem zmierzam teraz na zewnątrz? Ktoś mi wytłumaczy. Zamknięte przejście, musimy tędy przejść.
Nie wejdę tędy. Tędy będę musiał wejść? O kurwa! Wszystko płonie! O, zamknął się, zamknął. Ja chciałem tam dalej zobaczyć jeszcze, kurwa. Myślałem, że... Aj, przepraszam, chciałem tylko spojrzeć tutaj. O kurde. Z tego palca bym sobie nie poradził. Lewego. U lewej dłoni. Murkoff took so much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to let me, get out through the kitchen. Tędy, ale tym z kuchni, tak? Ale jak? A mam przejść! Nie to, ten? Niech spłonie, let them burn. Wcale nie jestem tu jedyną ofiarą. Przyglądam się komuś, kto niebawem spłonie żywcem. Najgorsza śmierć, jaką można sobie wyobrazić, ale to lepsze niż zostanie w tym miejscu. Czy ja wiem, ostatnio ze Scottem mieliśmy takie... Jest, jakby... Czasami są takie... Różne pytanie sobie ktoś zadaje, często, czy jesteś zdecydowany, typu... Jak wolał... Byś miał wybór żywiołu. Jaki byś wybrał do śmierci, na przykład... Ziemia, zakopanie żywcem, woda, utonięcie, ogień, spalenie żywcem, powietrze, powieszenie. Co my tu mamy? Pana muzyka włączyła. Ten pan jest martwy, tak, mamy następne notateczki. Czy nie te notatki, co jakieś? Jeśli widzisz nieustające rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Nie trzeba się wstydzić zespołu psychopatologicznej bliskości stresu, ZPEBS. Porozmawiaj z przełożonym, aby uzyskać pomoc od doradcy korporacji Markov. Ja coś tu przydałem oprócz... Nie no, radio, no to powinno być bateria gdzieś tu. Uści! Szuść. Nie powinien krzyczeć, ale... Uści! Czyli nie tędy. W drugą stronę? Tam jest tam drzwi, tam są... Nie, tam jest przejście jakieś, ale... A, też są zamknięte, okej. Kurwa! Przepraszam was! Przepraszam was, ale przestraszyłem się telefonu. Wygląda mi to co najmniej niebezpiecznie. Muszę odkręcić jakieś zawory. O-o! Pan grubasek. O-o! Upsi! Dobra, zrobiłem, że to się schowałem, tak naprawdę. To jest dobre pytanie. Chyba nie do końca. O! O! Nie wiem, czy dobrze to gram. O kurwa. O kurwa, o chcecie mnie, muszę zabić się. Co ty robisz? Did you bring here Ducky? Dobra, szkoda, że jestem chory, biorę leki, szkoda, że nie mogę się napić piwa. I know one of the babies has it. There you go. Shh. Co dzieje z tymi ludźmi? Co tu z tą wariatą w końcu, ale... Ja pierdzielę, uff. O, to już zawór jest, uff, ja pierdzielę. Znaczy, trudno się nie domyśleć w sumie. Jezu, tak się przestraszył. Jezus Maria, to chyba jest stra... To jest chyba... Szok roku.
I tam pewnie z drugiej strony jeszcze coś jest. Wymienimy baterię. Okej, okay, wiem, że jeszcze mieliśmy kawałek, ale... Nie ma mnie! Ty kurwo! Odwróć się, to jest te grupy! Co chcesz, kurwa? No idź, no! Kurwa! Nie no, chyba nie przejdziesz ten... Bro... No ty brzydki jesteś, kurwa. O mój Boże... Naokoło. Oby coś tu było. Okej. Okay. Nie, tu ja tędy przeszedłem! Nie, zaraz, tu nie byłem jeszcze. Uff.
Jest, jest! Wait. O, już 11 minut nagrywam ponad. Nie po części tu chowałem. Ale on tu przyjdzie na bank. Chyba. Zawsze przychodził. Mogę zbliżać się do dalej? Mogę. Wcześniej też tak myślałem, tak się przestraszyłem. Nic nie słyszę. Widziałem go tam. Światła jest dużo i może mnie zauważyć. Kurwa! Mam cię! Wow! Nie tutaj. Wow! Kuchnia już jest tego. Od salona? Przepraszam. Wow! Dobra, uciekajmy do kolera. To był ten sam koleś? Zwróćmy uwagi. Zapis by się przydał. Jak już wspomniałem, jebać ten psychiatryk, przynajmniej nie obciął mi wszystkich palców. A są palce. Co, on nie gotował? Rozejrzyjmy się. O kurwa. A, bo tu co nas zabrał. Faktycznie.
coś tam dalej. Chociaż, wiecie co, ja już mam trochę czasu... 16 minut. Nie, więcej troszkę. Co, czy mogę to otworzyć? Nic? Myślałem, że coś tu będzie, jakaś bateria. Nieźle mi stracha narobił Christopher Walken. Nie, żartuję. Co tu mamy? Nie, bo chcę się rozejrzeć, bo teraz nie mam baterii, no w ogóle nic nie zbieram. A on nas tu zabrał windą! Szukam baterii, ale mamy notatki? Nie. O, jest, notatki jakieś. Główny problem. Przez ostatnie kilka miesięcy ludzie z Bluebird próbowali ustalać eksperymentami, badaniami, instrukcjami i pewnymi praktykami, jakie profity, jeśli jakiekolwiek, można uzyskać za techniki, technik EIS, indukcja snu i hipnozy, wykorzystując je w celach wojskowych i dla określonych celów problemów CIA. Poprzez pohipnotyczną kontrolę możemy wytworzyć czynność niezgodnie z zasadami moralnymi danego osobnika. Czy możemy zagwarantować zupełną amnezję w każdych warunkach? Czy możemy zmienić osobowość człowieka? Jak długo taka zmiana będzie trwać? Jakie są dane szczegółowe maszyny indukcyjnej sen? Okej, czyli stąd nas zabrał i dalej nie mamy... A, bo on tu stał, ten ksiądz. Okej, zanim jednak wyjdziemy na zewnątrz, czy tu mi zapisze grę? Okej, zapisało mi grę. Zanim jednak przejdziemy dalej, ja na razie zakończę nagrywanie. Jest świetny czas, żeby zakończyć, dokładnie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przepraszam, że nie ma kamerki, ale wytłumaczyłem dlaczego. Mam nadzieję, że następnym razem już będę mógł ją umieścić. Dziękuję wielkiej za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach.